Witam po przerwie, Piotr Nisztor, oglądają Państwo Telewizję Republika i teraz garść komentarzy i opinii. Zaczniemy od kwestii prawnych, bo teraz kwestie prawne są, jak się okazuje, bardzo istotne. Doktor Krzysztof Wąsowski, adwokat, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór, witam Panie Mecenasie. Witam Pana redaktora. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór Państwu. I Pan Mecenas Mikołaj Drozdowicz, radca prawny. Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panowie, zacznijmy od tego. Pełniący obowiązki prokuratora krajowego według Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego jest pan Jerzy Bilewicz. Problem tylko w tym, że według opinii, jaką mogliśmy przeczytać w oświadczeniu zastępców prokuratora generalnego, wynika z tej opinii, z tego stanowiska, że ustawa o prokuraturze z 2016 roku nie przewiduje czegoś takiego jak pełniący obowiązki prokuratora krajowego. Tam jest bardzo szczegółowy zakres interpretacyjny tych przepisów. Przepisy mówią wprost, że jeśli nie prokurator krajowy, wtedy pierwszy zastępca prokuratora generalnego jest tym, który te obowiązki przyjmuje, ale są również przywołane ustawa o policji, w której jest jasno i konkretnie napisane, że pełniącym obowiązki komendanta głównego policji właśnie może być osoba przez bardzo określony okres. To samo jest w Centralnym Biurze Śledczym Policji, no ale w prokuraturze tego nie ma. Więc pytanie, zacznijmy od mecenasa Wąsowskiego. Panie mecenasie, jak to jest faktycznie? Dzisiaj Dariusz Barski tym prokuratorem krajowym jest dalej? Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jest jeden prokurator krajowy, nazywa się Dariusz Barski i chciałem podkreślić to bardzo wyraźnie. Tutaj naprawdę trudno mówić o sporze prawnym. Dla prawników sprawa jest jasna i oczywista. Ja zadałem sobie trochę trudu, czytając te w zasadzie cztery opinie prawne, które profesorskie tak zwane, na które się powołują zwolennicy pana ministra Adama Bodnara. I we wszystkich tych czterech, łącznie z najbliższą mojemu sercu opinią pana profesora Jana Zimmermana, no bo to w końcu administratywista jest, to jeszcze do tego z Krakowa, jak wiemy, że wszyscy administratywiści z Krakowa no, są cenni dla nauki prawa, to nawet tam, nawet w tej opinii sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego profesora Jana Zimmermana jest tak naprawdę oparcie się wyłącznie na wykładni celowościowej, abstrahując od wykładni literalnej, czyli od przepisów prawa, które po prostu obowiązują. I tyle. I tak naprawdę nie ma o czym mówić. Możemy jedynie mówić o sporze politycznym i o pewnej akcji politycznej, która ma za zadanie zmienić ustrój państwa w trybie pozaustawowym, pozakonstytucyjnym. Tyle. Tyle mam do powiedzenia na ten temat w tej chwili. Pytanie o to, czy nie będzie jutro bądź pojutrze akcji silnych ludzi, takich silnych, którzy weszli bezprawnie najpierw do mediów publicznych, a potem właśnie również dzisiaj na przykład w inne miejsca są również, czy również mogą wejść. O tym zresztą mówił w kampanii wyborczej Donald Tusk. No i pytanie, jakie się pojawia w takiej sytuacji, panie mecenasie, do pana mecenasa Mikołaja Drozdowicza pytanie. Jak pan będzie oceniał sytuację, w której prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, a ludzie na polecenie pana ministra Adama Bodnara, prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, wejdą, aby go wyprowadzić z prokuratury? Powiedziałbym kolokwialnie, że to będzie gruby numer, dlatego że to będzie oznaczało, że w istocie rzeczy policja już nie służy państwu prawa, tylko policja staje się wykonawcą działań całkowicie bezprawnych. W istocie rzeczy można powiedzieć, że całe ponad 30 lat demokratyzacji instytucji państwa polskiego i także zmian w policji, która przecież zaczynała od zmiany z milicji obywatelskiej na policję, to był ten symboliczny taki, powiedziałbym, przejaw zmiany nastawienia służb siłowych służących państwu, które wcześniej służyło określonej opcji politycznej narzuconej Polsce przez Sowietów, że całe to 30-lecie się zakończy pewną klamrą i od tej pory policja już nie będzie służyła obywatelom, nie będzie służyła praworządności, tylko realizacji bezprawnych działań. Powiem szczerze,
że jeżeli pan redaktor mówi tutaj o jakichś silnych ludziach, to raczej spodziewałbym się, że to będą jacyś zaangażowani do tego osobnicy, którzy nie będą występowali w mundurach, dlatego że mam takie wrażenie, a jednocześnie nadzieję może płonną, że żaden z policjantów mimo wszystko nie zdecydowałby się na wzięcie udziału w tak oczywiście nielegalnej akcji, dlatego że ludzie na szczytach władzy, pan Bodnar, pan Sienkiewicz, oni mogą liczyć na to, być może taki jest ich tutaj modus operandi, że oni dokonują nawet i z punktu widzenia prawnego najwyższych, największych łajdactw, ale zakładają, że być może ich sprawiedliwość nie dosięgnie z różnych powodów, być może dlatego, że liczą na to, że już nigdy władzy nie oddadzą, a być może dlatego, że liczą na to, że gdzieś tam znajdą w razie, gdyby jednak ich w Polsce ktoś próbował do odpowiedzialności pociągnąć, jakieś zaciszne miejsce gdzieś tam w strukturach Unii Europejskiej i tam ktoś będzie ich otaczał parasolem ochronnym. Natomiast z perspektywy zwykłych funkcjonariuszy to wygląda trochę inaczej, no bo jeżeli zwykły funkcjonariusz zaczyna wykonywać działania w oczywisty sposób bezprawny, no to można się jednak liczyć z tym, że kiedyś go sprawiedliwość dosięgnie. Dlatego raczej uważam, że taki scenariusz, że to akurat policja będzie siłą wyprowadzać osoby pełniące funkcję prokuratora krajowego czy zastępców prokuratora krajowego, ja bym się nie spodziewał. Mimo wszystko bym się tego nie spodziewał. To w takim razie kwestia konsekwencji. Mówimy o bardzo istotnej instytucji, bardzo istotnej w systemie nie tylko bezpieczeństwa państwa, no ale w systemie prawnym. Mówimy o prokuraturze, która ma ścigać przestępców, ma stawiać im zarzuty, ma kierować akty oskarżenia. Dzisiaj murem za prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim stoją nie tylko zastępcy prokuratora generalnego, ale również prokuratorzy prokuratur regionalnych, szefowie tych prokuratur, którzy jasno twierdzą, że działania Adama Bodnara są niezgodne z prawem. Jakie konsekwencje dla prowadzonych postępowań, śledztw będą miały te działania, które dzieją się na naszych oczach? I czy panowie jako prawnicy dzisiaj zacierają ręce i mówią: super, będziemy mieli bardzo dużo pracy, a co za tym idzie, zarobimy duże pieniądze, bo w takim chaosie, no wiadomo, że bardzo łatwo również na korzyść swoich klientów interpretować fakty. Pan mecenas Krzysztof Wąsowski. Pan redaktor, można powiedzieć, że czyta mi w myślach, ponieważ rzeczywiście w tym chaosie prawnym najlepiej wychodzą adwokaci i radcy prawni, prawnicy mówiąc kolokwialnie. I ja jestem po prostu zupełnie, jako obywatel jestem zdruzgotany, ponieważ rzeczywiście konsekwencje tych działań i skutki prawne działań dla już dokonanych czynności przez prokuraturę krajową w tym okresie, o którym mówimy od 2020 roku, są po prostu nieprzewidywalne i dają ogromne możliwości do manipulacji procesowych. Ogromne. To jest po prostu niebywałe. To chyba tylko to, co pan redaktor zasugerował, może tłumaczyć jakieś postawę czy szefostwa adwokatury polskiej, czy szefostwa, nie wiem, radców prawnych, że po prostu nie zabierają otwartego stanowiska, że jednak trzeba tej praworządności dzisiaj bronić. To jest dla mnie po prostu zdumiewające. Panie mecenasie, pytanie do pana... Nie tylko pieniądze się liczą. Do pana Mikołaja Drozdowicza. Jak w takim razie dzisiaj, no właśnie, ci, którzy na przykład przebywają w aresztach tymczasowych, a którzy są bohaterami różnych ważnych, istotnych śledztw, mogą wykorzystać tą sytuację? Bądź ci, którzy po prostu dzisiaj są, a nie wiedzą o tym, tymi, wobec których są prowadzone działania operacyjne, działania procesowe właśnie w związku ze śledztwami różnymi. Jak oni dzisiaj mogą wykorzystać tą sytuację? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałem jeszcze się odnieść do tej kwestii, którą pan poruszył poprzednio. Otóż ja nigdy, wypowiadając się publicznie, będąc radcą prawnym, nie mam na myśli swoich korzyści, a jedynie interes Polski, bo wypowiadam się jako państwowiec. To, że jestem prawnikiem, to
jest oczywiście ważne, ale przede wszystkim mam na uwadze interes państwa i tylko i wyłącznie w tym charakterze się wypowiadam. Tym bardziej, że akurat tu się z panem mecenasem Wąsowskim nie zgodzę. Uważam, że z perspektywy większości środowiska prawniczego ten chaos nie jest niczym korzystnym. To nie jest okazja do zarobienia pieniędzy, a raczej to jest sytuacja, w której radcowie, adwokaci, którzy prowadzą już te sprawy, mogą napotykać na problemy niespotykane do tej pory. I tak jak znam opinię środowiska, którą mało kto wypowiada otwartym tekstem przed kamerą, to jest zupełnie zrozumiałe, to jednak myślę, że wszyscy, a przynajmniej większość środowiska jest zniesmaczona. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, odpowiem w ten sposób. My wiemy, jak to wygląda, dlatego że to już w pewnym sensie przerabialiśmy przy okazji tego konfliktu o sposób powoływania sędziów. Zwracam uwagę na to, że zmiany dokonane przez poprzednią władzę dotyczyły w istocie rzeczy kwestii fundamentalnej, mianowicie sposobu wyłaniania 15 sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa. Do tej pory ci sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa wybierali się sami, to znaczy środowisko sędziowskie wybierało swoich przedstawicieli do KRS-u, którzy mieli większość. W związku z tym żaden sędzia do czasu rozpoczęcia tych reform związanych z Krajową Radą Sądownictwa nie miał w Polsce żadnego mandatu demokratycznego. Można powiedzieć, że Polska była demokratyczna w zakresie władzy ustawodawczej i w zakresie władzy wykonawczej, natomiast nie była państwem demokratycznym w zakresie władzy sądowniczej. Niemniej jednak te zmiany, których myślę punktem odniesienia i takim najważniejszą cechą charakterystyczną była demokratyzacja polskiego wymiaru sprawiedliwości, one doprowadziły do tego, że część sędziów przestała uznawać sędziów powołanych przy udziale tej tak zwanej nowej, czy jak oni twierdzą, neo-KRS. W związku z tym miało to przemożny wpływ na przebieg szeregu postępowań, dlatego że podnoszono zarzut niewłaściwej obsady sądu w ramach chociażby stwierdzenia nieważności. Ale panie mecenasie, ale czy to w takim razie teraz będzie tak, że będziemy mieli prokuratorów i neoprokuratorów? Tak, może tak być. Dokładnie może tak być, że na przykład w ramach prokuratury może dojść do dualizmu, nawet nie tyle instytucjonalnego, ale bardziej spodziewałbym się towarzyskiego. To znaczy, że po prostu według jakiegoś klucza politycznego czy towarzyskiego część prokuratorów nie będzie na przykład uznawać decyzji innych prokuratorów w tej samej sprawie. Jest to chaos, jest to pognębienie. Ale to przepraszam, to jeszcze zadam jeszcze raz. Jeśli prokurator prowadzi śledztwo i zleci zatrzymanie na przykład funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a oni powiedzą, nie, my nie zatrzymujemy, bo pan jest neoprokuratorem albo nielegalnym prokuratorem. Taka sytuacja jest możliwa? To właśnie o tym mówię, dokładnie o takich sytuacjach mówię. Co więcej, może się okazać, że jeden prokurator zleci, tak jak pan redaktor tutaj w tym przykładzie przytoczył, zatrzymanie kogoś przez policję czy przez jakąś agencję bezpieczeństwa czy jakąś. No i nagle się okaże, że jakiś inny prokurator zadzwoni i odwoła to polecenie, twierdząc, że to on jest tym prokuratorem legalnym do prowadzenia tej sprawy. Ja chcę zwrócić uwagę, szanowni państwo, że mamy do czynienia z demontażem państwa polskiego. To nie jest tylko kwestia państwa prawa, to jest demontaż instytucji państwa polskiego. Kiedyś postawiłem taką tezę w jedną ze swoich publikacji, że w XXI wieku Polska utraci niepodległość nie na skutek najazdu, na skutek wojny czy okupacji, ale na sali sądowej. Jesteśmy tego bardzo blisko. To znaczy w moim przekonaniu to nie jest wcale tak, że większość środowiska prawniczego bezrefleksyjnie te wszystkie koncepcje pana Bodnara kupuje w ciemno. W moim przekonaniu mamy w istocie rzeczy do czynienia z sytuacją demontażu instytucjonalnego państwa polskiego przez grupę kilkudziesięciu, być może kilkuset prowodyrów, różnych ludzi w togach, gdzieś tam zakamuflowanych w różnych środowiskach prawniczych. To działa na szkodę instytucji państwa, to działa na szkodę sądów, działa na szkodę prokuratury w tej chwili, ale przede wszystkim, i o tym trzeba przede wszystkim mówić, to działa na szkodę wszystkich obywateli, niezależnie od ich poglądów politycznych. Nie ma znaczenia, czy ktoś głosuje na PiS, czy na PO. Na końcu, jeżeli państwo nie domaga, jeżeli jest taki dualizm instytucjonalny w sferze prawa, to naród cierpi, a jak naród cierpi, to cierpi wspólnie. I tu poglądy polityczne ludzi, którzy być może bezrefleksyjnie popierają pewne
pewne postulaty polityczne nie mają już tak naprawdę nic do rzeczy. To w takim razie temat, no, który jest jednym z najbardziej szokujących, bulwersujących, czyli kwestia tego, że w zakładzie karnym od kilku dni przebywa Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, ci, którzy przez ostatnie 8 lat stali na straży bezpieczeństwa państwa, to oni nie tylko nadzorowali służby specjalne, ale również służby mundurowe. Oni przecież mieli dostęp do najbardziej tajnych informacji dotyczących chociażby kwestii bezpieczeństwa. To właśnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która była nadzorowana przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, rozbiła siatkę szpiegowską, rosyjską siatkę szpiegowską w grudniu. Pod koniec grudnia zeszłego roku sąd wyroki w tych sprawach wydał w sprawie kilkunastu oskarżonych. I co się okazało? Okazało się, że w przypadku trzech z nich zdecydował się na wypuszczenie ich z aresztu. Osoby, które zostały skazane za szpiegostwo na rzecz Rosji. W tym samym czasie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przebywają w zakładzie karnym, gdzie odbywają karę 2 lat więzienia. Problem tylko w tym, że w 2015 roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił obydwu. Panie mecenasie, do doktora Krzysztofa Wąsowskiego pytanie. Jak to ma zrozumieć przeciętny obywatel naszego kraju? Przeciętny obywatel naszego kraju może sobie pomyśleć, że to jest po prostu bezprawie, że prawo przestało działać. Nie ma czegoś takiego jak stabilne prawo dzisiaj, ponieważ no rzeczywiście część sceny politycznej, jakaś grupa polityczna, która jeszcze ma do tego władzę i mało tego, nie waha się tej władzy używać, jak się wydaje dzisiaj, w sposób całkowicie bezprawny, no robi coś, co po prostu burzy jakikolwiek stabilność prawa. Prawo musi być stabilne. Prawo nie może być relatywne. Wdarł się coś takiego jak relatywizm prawniczy w ciągu ostatniego miesiąca, gdzie tak naprawdę kto jest silniejszy, ten ma prawo. To jest absolutnie niezgodne z artykułem 7 Konstytucji, z artykułem 2 Konstytucji, zasadą demokratycznego państwa prawnego, mówiąc wprost w Konstytucję. Gdybym był trochę chudszy, to bym założył tutaj koszulkę z napisem Konstytucja, ale się w żadną nie mieszczę niestety, więc mogę tylko swoim nieporadnym głosem o tym krzyczeć tutaj do państwa. Ale to, panie mecenasie, to jeszcze jedna rzecz. Czy to nie jest trochę tak, że te wszystkie działania najpierw pułkownika, czy podpułkownika Bartłomieja Sienkiewicza, potem policji, zatrzymanie w Pałacu Prezydenckim, a teraz to, co widzimy w prokuraturze krajowej, to są działania, które są wymierzone w konstytucyjne kompetencje prezydenta RP, bo zaczęło się od kwestii ułaskawienia i rzekomego no, nieważności ułaskawienia wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Komentarz pana doktora Wąsowskiego. Zdecydowanie się zgadzam z tą sugestią pana redaktora. To jest, można powiedzieć, zdeprecjonowanie podstawowych kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konstytucji. Mało tego, wydaje się, że te działania naprawdę można rozpatrywać jako elementy, które można nazwać zamachem stanu. I co jest dziwniejsze, a to jest przestępstwo oczywiście, że taki zamach dokonuje władza wykonawcza, która jest legalnie wybrana. Także można powiedzieć sama na siebie, sama na państwo władza próbuje dokonać czegoś, co normalnie w podręcznikach można by opisywać i odnajdować taki opis jako elementy zamachu stanu. Jest to po prostu nieprawdopodobne. To jakie konsekwencje, pytanie do pana mecenasa Drozdowicza, jakie konsekwencje będzie miało to ograniczanie konstytucyjnych kompetencji głowy państwa w najbliższym czasie, czy późniejszej, no, w najbliższych kilku latach, w najbliższej i tej trochę już dalszej przyszłości? Ja myślę, że chaos będzie się w Polsce potęgował. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, o czym się często zapomina w tej dyskusji o ułaskawieniu panów posłów Wąsika i Kamińskiego. Mianowicie, że tutaj zaistniał pewien spór prawny, ja już o tym mówiłem ostatnio w telewizji Republika u pani redaktor Gujskiej, że spory prawne nie są niczym dziwnym i zwłaszcza w dobie tak skomplikowanego systemu prawnego prawnicy mogą mieć różne opinie na różne kwestie. Niemniej istotne jest to, w jaki sposób ten spór się rozstrzygnie. I w sprawie panów posłów Wąsika i Kamińskiego zadziałał dokładnie odwrotny mechanizm od tego, który powinien zadziałać. Dlatego, że jeżeli z jednej strony mamy prerogatywę prezydenta,
który ma najsilniejszy mandat demokratyczny spośród wszystkich organów władzy publicznej w Polsce, dlatego że to wynika ze specyfiki wyborów prezydenckich. Każdy prezydent, nie tylko pan prezydent Andrzej Duda, ale także poprzednicy pana prezydenta Dudy, mieli za sobą to około 10, nawet ponad być może 10 milionów głosów oddanych na nich w wyborach prezydenckich. I to wiąże się właśnie, ten mandat, bardzo silny mandat prezydenta, wiąże się z jego prerogatywą związaną między innymi z ułaskawianiem osób, które popełniają czyny zabronione. Tymczasem prerogatywę prezydencką przeciwstawiono kompetencji sądu do wykładni owej prerogatywy, sądu, na którego członków nie głosował nikt. Większość sędziów w Polsce, jak już powiedziałem, nie ma żadnej legitymacji demokratycznej, więc chociażby z tego względu ograniczanie prerogatyw prezydenckich przez niedemokratyczne sądy jest jakimś kuriozum w świetle zasady państwa demokratycznego. To, panie Mecenasie, już podsumowując, bo czas nas niestety goni. Ostatnie pytanie i prośba o krótkie odpowiedzi od pana mecenasa Wąsowskiego, byśmy zaczęli. Jak rozwiązać dzisiaj ten problem? Nie wiem. To znaczy, wydaje się, że odpowiedź na płaszczyźnie czysto teoretycznej wystarczy, że władza wykonawcza, minister sprawiedliwości, zacznie stosować obowiązujące w Polsce prawo. To jest najprostsza droga do rozwiązania problemu. Czy to jest droga realna? Nie wiem, bo to jest pytanie pozostałe. Pan mecenas Drozdowicz. A ja powiem w ten sposób, czym jest praworządność najkrócej? Najkrócej praworządność, która jest zasadą adresowaną do władzy, wiąże się z dwoma słowami. Nie wolno. Nie wolno, ale kiedy władza łamie praworządność, to obywatele mogą powiedzieć też dwa słowa: nie pozwalam. No właśnie, łamano już kwestię praworządności w mediach tymi działaniami podpułkownika Bartłomieja Sienkiewicza, a państwo mogą wesprzeć wolne media. Na dole ekranu widać konto. Zachęcamy do wpłacania z dopiskiem darowizna na wolne media, a ja tymczasem bardzo dziękuję moim gościom, mecenas Krzysztof Wąsowski, adwokat Uniwersytet Warszawski, i mecenas Mikołaj Drozdowicz, radca prawny. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobranoc. A ja zachęcam do pozostania z Telewizją Republika. Wracamy już za chwilę i komentarze polityczne również za moment.